Na festiwalu filmowym w Gdyni za najlepszy polski film uznano Zieloną Granicę pani reżyserzycy Agnieszki Holland, a zatem na oddziale bez zmian. Tymczasem Gazeta Wyborcza obwieszcza rewolucję męskości. Posłuchajcie. Wystarczająco męski, żeby zamknąć się i pozwolić kobiecie mówić. Oto mężczyzna na nowe czasy. James Bond odrzuca wizerunek seksisty, komiksowi mięśniacy oddają pole superkobietom, piosenkarze pozują w sukienkach. Rewolucja męskości zaczyna się w popkulturze. A zatem James Bond nie będzie wyglądał już tak, albo tak. Powinien wyglądać raczej tak. A zatem moje pytanie do pani, czy tego rodzaju rewolucja męskości jest właśnie tym, czego oczekujecie, bo nowoczesny, postępowy mężczyzna wydaje się, że powinien wyglądać tak. Dajcie znać w komentarzach. Nagranie pochodzi podobno z Gdańska. Jeżeli tak jest w istocie, to okazuje się, że moja teoria o tym, że Gdańsk to jednak stan umysłu, jest prawdziwa i należy się cieszyć, że to tylko przedmieścia Tczewa. Ale wszystkie te informacje to, proszę państwa, nic, bowiem dzisiaj jest zupełnie wyjątkowy dzień, albowiem dzisiaj swoje urodziny obchodzi wyjątkowa, niesamowita osoba. Only you. Seem right. Pani Monika kończy dzisiaj 60 lat. Z Panią Moniką znamy się już od wielu, wielu lat, chociaż podejrzewam, że Pani Monika zupełnie nic o tym nie wie. Niemniej jednak z tej okazji zapraszam na audycję muzyczną z Bunkier Studia dzisiaj od godziny 19. Pojawią się tam utwory z filmów, w których grała Pani Monika i pojawią się utwory będące bardzo męskim graniem. Tym starym, toksycznym, męskim graniem. Słyszymy się o 19 w Dzikim Radiu. Nie przegapcie, do czort.